Panie burmistrzu, przed chwilą już zakończyła się sesja. Sesja bardzo ważna i dla Rady, i dla Pana, ponieważ udzielone miało być absolutorium burmistrzowi. Co prawda za ubiegły rok absolutorium formalnie uzyskuje urzędujący burmistrz, a więc pan, ale właściwie było to absolutorium dla poprzednika, bo pan był burmistrzem w ubiegłym roku zaledwie przez kilkanaście dni. Ale to, co się wydarzyło dzisiaj na sesji, no to jest pewien ewenement, ponieważ no, od dawna nie pamiętam, żeby burmistrz czy zarząd wcześniej jednogłośnie uzyskał absolutorium, tak jak się to właśnie zdarzyło, jak miało miejsce. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Oczywiście cieszę się z tego uzyskanego absolutorium, bo biorąc pod uwagę cały proces legislacyjny, inwestycyjny, realizację budżetu, to po części jest to też i moje absolutorium, dlatego że końcówka roku, tak jak pani skarbnik mówi, jest najtrudniejszym elementem w budżecie i taką końcówkę roku mieliśmy niezwykle trudną, biorąc pod uwagę sytuację z rozliczeniem środków zewnętrznych, przede wszystkim z rozliczeniem drogi Sielpia-Dziebałtów, gdzie w dniu mojego złożenia ślubowania, czyli 13 grudnia, odchodzący burmistrz poinformował mnie, że no niestety nie da się rozliczyć tej dotacji i kwota ponad 2 miliony złotych może nam z budżetu umknąć. W związku z tym podjęliśmy w końcówce roku ogromny wysiłek, aby udało się nie tylko dokończyć wszystkie sprawy bieżące, ale przede wszystkim uratować jak największą kwotę z tej dotacji. Udało się to, uratowaliśmy 1 800 000 zł, za co serdecznie dziękuję przede wszystkim Wydziałowi Inwestycji i pracownikom, którzy się rozliczeniem konkretnie tej inwestycji zajmowali, czyli pani Annie Batorowskiej i panu Cezaremu Maliborskiemu, bo główny ciężar prac wzięli na siebie. Dziękuję też serdecznie Urzędowi Wojewódzkiemu, ponieważ był to okres gorący, przedświąteczny, a nasze koleżanki, nasi samorządowcy z Urzędu Wojewódzkiego potrafili też poświęcić mnóstwo pracy, aby te pieniądze udało się rozliczyć i uratować nie tylko dla Końskich, ale i też dla województwa świętokrzyskiego. Dzisiaj na sesji przekazał pan informację, że dwa dni temu został powołany nowy prezes Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Pan Tomasz Szatkowski miał kontrakt, który mu się zakończył właśnie, nie został przedłużony i na szefa tego zakładu został powołany pan Dariusz Jędrzejczyk, chyba pracownik naukowy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Panie burmistrzu, proszę powiedzieć, czym została spowodowana ta decyzja, tym bardziej, że podobno kontrola, która była nie tak dawno w tym zakładzie, bardzo wysoko oceniła realizację tego projektu unijnego, czyli również i tutaj jakby pracę pana prezesa. Jaki był powód nieprzedłużenia kontraktu panu Szatkowskiemu? Panie redaktorze, szanowni państwo, biorąc pod uwagę tak skomplikowany projekt, jakim jest uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej w Końskich i realizacja tego programu, jak również moja półroczna współpraca z panem Tomaszem Szatkowskim, którego pracę też oceniam w sposób dobry. Nie mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o realizację tego projektu, są jakieś zagrożenia. Oczywiście, jak w każdym projekcie, są sytuacje trudne, które należy rozwiązywać. I tu w przypadku pana Tomasza Szatkowskiego próbowaliśmy rozwiązać kilka sytuacji trudnych i kilka problemów trudnych, jednak nie udało mi się nawiązać dobrej współpracy pomiędzy urzędem, pomiędzy jednostką, którą kieruje pan prezes. W związku z tym nie było tam żadnej rewolucji, nie został odwołany, nie została mu przerwana ani skrócona ta kadencja, która została założona. Wszystko się odbyło w sposób płynny, tak jak przewidują to przepisy. Po prostu swoją kadencję zakończył, powołałem nowego prezesa. Mam nadzieję, że jego współpraca ze mną i z urzędem, jak również z instytucją finansującą, będzie przebiegała w sposób prawidłowy i ja nie widzę tutaj żadnego zagrożenia dla realizacji projektu, wręcz uważam, że nasze relacje będą dużo lepsze, poprawią się, jak również komunikacyjność między mną a nowym prezesem będzie dużo lepsza niż poprzednio.
Chciałem jednak dodać, że nie oceniam jego pracy źle. Bardzo serdecznie dziękuję panu Tomaszowi Szatkowskiemu za sprawowanie tej funkcji i jednocześnie życzę nowemu prezesowi, panu Dariuszowi Jędrzejczykowi, takich samych sukcesów albo jeszcze większych. Nadmienię, że sprostuję, że nie jest absolwentem Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej, tylko Polityki Świętokrzyskiej. Jest inżynierem ochrony środowiska związanym bezpośrednio z instalacjami wodnymi, sanitarnymi, z głębokim doświadczeniem, nie tylko projektowym, bo pracował i jako projektant, pracował w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska, kontrolując właśnie takie przedsięwzięcia związane z gospodarką wodno-ściekową. Ma również doświadczenie, jeśli chodzi o nadzór i bezpośrednie inwestycje, czyli biorąc pod uwagę jego karierę zawodową, od momentu projektowania przez kontrolę i wykonawstwo, a skończywszy na ostatnim kontrakcie, jaki realizował, czyli budowę największej oczyszczalni ścieków w Europie, tej, która jest w Warszawie, Czajka. Powiedział pan przed chwilą, panie burmistrzu, że nie widzi pan zagrożenia dla tego projektu. Otóż na dzisiejszej sesji ze strony radnych padały tutaj głosy pełne wątpliwości, bo sprawa dotyczy tych nieszczęsnych przyłączy. Mówię dlatego, że nieszczęsnych, że problem już jest, że tak powiem, na wierzchu od kilku ładnych miesięcy. Mieszkańcy się tutaj denerwują, bo nie mają konkretnej wiedzy czy propozycji, jakie kwoty tu będą uiszczać za te przyłącza, a jeśli efektem tego przedsięwzięcia nie będzie to, że tam chyba 120 przyłączy musi być podłączonych, żeby tak, do sieci, żeby nie było zagrożenia zwrotu tych środków unijnych. I w związku z tym, panie burmistrzu, proszę powiedzieć, jak długo jeszcze mieszkańcy będą czekać na to, aż państwo, czyli urząd, czy zakład chyba jednak wodociągów, kanalizacji, przekaże taką informację konkretną do mieszkańców? Panie redaktorze, szanowni państwo, myślę, że nic bardziej oczekiwanego przed mieszkańców nie jest, jak uzyskanie konkretnej informacji na temat kwoty, jaką mają wpłacić, czy w jakiej kwocie mają partycypować w kosztach przyłącza. Biorąc pod uwagę rozwiązania, które zostały przyjęte i mówiłem to na dzisiejszej sesji i prosiłem od pół roku pana prezesa Szatkowskiego, żeby jednoznacznie ukierunkować, przekazać, pokazać mi, jak pracuje system, czyli jak został przyjęty schemat przygotowania, rozliczenia, zaproponowania mieszkańcom i uzyskania tych środków finansowych jako wpływu. Nie został mi taki mechanizm pokazany. Wczoraj analizowałem jeszcze zapisy budżetowe, biorąc pod uwagę, że z wyjaśnień zostało mi przekazane, że będzie to darowizna na rzecz ochrony środowiska. I mieszkańcy mieli przekazywane, że będzie to darowizna na rzecz ochrony środowiska w kwocie między 1500 a 1600 zł. Z listu, jaki otrzymałem od byłego burmistrza, jak również z wyjaśnień od prezesa Szatkowskiego, otrzymałem, że było to formą umowy społecznej na podstawie poprzednich inwestycji, gdzie właśnie taka kwota w wartości 50% inwestycji była ponoszona przez mieszkańca, a 50% inwestycji przez gminę. I że zostało to wyliczone na podstawie dokumentów i tych projektów, które gmina ma. Natomiast ma się to nijak do sytuacji rzeczywistej, bo jeśli taki system zostałby przyjęty, on miał funkcjonować, to proszę państwa, przytoczę, mam zapisane cyfry, jeśli pan pozwoli, to sięgnę po nie. I tak, jeśli proszę państwa przyjęto, że będzie to wpłata z darowizny i że ten system funkcjonuje od dawna, to proszę państwa, w 2007 roku do kasy gminy wpłynęło z tego tytułu 8093 zł. W 2008 roku 89 166 zł. W 2009 7348 zł. W 2010 nie wpłynęło nic. W 2011 też nic. Więc jeśli ten system tak wspaniale funkcjonował i został przyjęty i uznany, że tak to ma być, no to ja się dziwię, dlaczego on nie funkcjonował. Drugim elementem jest to, że na przykład w miejscowości Prociwin mamy wykonane już przyłącza, prawda, gdzie średnia cena przyłącza przekracza 5000 zł, więc jak to się ma do 50%? Jeśli średnia cena przyłącza wyszła 5000 zł, no to opłata powinna być 2500, a nie 1500.
Ja nie wiem, jak ktoś może szastać tak pieniędzmi i składać obietnice, które tak naprawdę nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości. Ja oczekiwałem rzetelnej informacji na podstawie wyliczeń, ile tak naprawdę jest łączny koszt przyłączy w przeliczeniu na mieszkańca i jeśli przyjmujemy, że będzie to średnia cena w wysokości w kwocie 50%, część po stronie gminy, część po stronie mieszkańców, no to musi to być oparte o faktach, a nie o kwotach, które ktoś sobie rzuca z głowy i wydaje mu się, że jest problem rozwiązany. A no nie jest problem rozwiązany. I dlatego w najbliższym czasie już podjęliśmy kroki i myślę, że lada moment ten problem będzie rozwiązany i przekażemy informacje nie tylko mieszkańcom, ale i wszystkim. No. Jeśli nie został rozwiązany i nie funkcjonował od 2007 roku do 2011 roku, no to proszę się nie dziwić, że ja przez ostatnie 6 miesięcy pracuję nad tym, ale za chwilę się to skończy. Mam nadzieję, że 6 miesięcy to nie jest kilka lat. Panie burmistrzu, niedawno przyznał pan nagrody pracownikom tego urzędu półroczne. Tak to się odbywało wcześniej. Pracownicy od kilku lat już otrzymują takie nagrody. Ale ja chciałem zadać pytanie dotyczące pańskich zastępców. Czy to prawda, bo takie informacje do mnie dotarły, że obydwaj panowie wiceburmistrzowie otrzymali bardzo wysokie nagrody w granicach 7000 zł? Mogę powiedzieć tyle, że nagrody w tym roku w urzędzie były o połowę mniejsze łącznie niż nagrody przyznawane przez mojego poprzednika. I nagrody przyznane zarówno naczelnikom, jak i pracownikom i moim zastępcom nie odbiegają wysokością od nagród, które zostały przyznane wcześniej. Nawet w przypadku moich zastępców są niższe niż nagrody, które były przyznawane wcześniej. Ale ja zapytałem o konkretne kwoty, panie burmistrzu, chyba to nie jest tajemnica. Tajemnicą nie jest, na pewno ukażą się w oświadczeniach majątkowych, bo są oświadczenia majątkowe o dochodach publikowane. No trochę wymijająco mi pan odpowiada, ale to nic, przyjmij. Jeśli, panie redaktorze, chce pan szczegółowej informacji, Wydział Finansowy dysponuje szczegółową informacją. Nie chciałbym dokonać jakiegoś przekłamania odnośnie dokładnej kwoty, ponieważ ja opiniuję to, a Wydział Finansowy realizuje. Ja mówię w sposób ogólny. Każdy naczelnik wydziału miał przydzieloną kwotę do dyspozycji dla swoich pracowników, dla swojego wydziału. Opiniował to, przygotowywał. Ja całość zbierałem, analizowałem, przekazałem do Wydziału Finansowego. Jeśli szczegóły informacji, proszę w Wydziale Finansowym zapytać o to. I jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu, dotyczy ono dyrektorów placówek oświatowych. Otóż w niektórych samorządach zdarzają się przypadki, że dyrektorzy placówek oświatowych nie wykorzystują urlopów wypoczynkowych na bieżąco, a nawet powiedziałbym, że bardzo ogromne zaległości mają, sięgające kilku lat. Dotarła do mnie informacja, że podobna sytuacja jest tutaj w placówkach podległych gminie, czyli tutaj w tych, którym organem prowadzącym jest gmina. Czy pan ma jakąś wiedzę na ten temat? Ja mam nadzieję, że wszystkie urlopy są wykorzystane zgodnie z planem urlopowym i nie powinno być żadnych zaległości. Oczywiście zaległości czasem się trafiają, ale to są indywidualne przypadki. Jeśli ma pan wiedzę na ten temat, że są jakieś duże zaległości, ja to sprawdzę. Z mojej informacji wynika, że takich zaległości nie ma albo nie powinno być.